Witam serdecznie. Tutaj przedstawię moją kolekcję poroży. Tu są pary, tu jest jedna para, tu jest druga para od tego samego byka, o, tu jest kolejna para. Tutaj mamy same pary poukładane. Nie są to jakieś nadzwyczajne okazy, ale są parki. O, tutaj też jest fajna para. To wygląda. Tutaj dosyć okazała para. No to przeważnie takie mają pary po 7 kg. No to jest duża, to jest ładna. Tutaj kolega ma po roku od tego byka. Też ładna para. O, tutaj mamy parę myłkusika, dwudziestaka. Ładna parka. Tutaj mamy, o, też kusika, parę, kolejna tutaj para jest, o, tak to się prezentuje, też jest fajna para, ciemna, nieduża. Teraz przejdziemy tutaj, zrobimy korony. To jest tak, korony tak się prezentuje. Nie za szybko. Tutaj przejdziemy. Tak te korony. To jest troszeczkę ciasno. Przejście. O, tu jest fajna para. Jest ona nieduża, to może z 5 kg, ale fajne korony. Naprawdę fajne korony. O, i tutaj drugi rząd koron. Tak się prezentuje. O, tutaj jest. Tutaj mamy również. To jest tego dwudziestaka para. To są takie korony. I teraz przejdziemy pomalutku do pojedynków. Jeszcze raz zrobimy te pary, te ładniejsze pary, te korony. No, fajna para myłkusika. Też jest myłkusik. To jest para. Pomału zrobimy to wszystko. O, tutaj też jest ładna parka. I to jest dosyć duża okazała, ale wagowa nie jest duża. I teraz pojedyncze sztuki. Zrobimy filmik na pojedyncze. O, tak to wyglądają pojedyncze sztuki. Tak to się prezentuje. Ten jest dosyć taki staśmowany. No, to są takie poroże 3 kg. 3 kg. No to są takie pojedyncze, to wszystko pojedyncze są, pojedyncze sztuki, są nałożone niekiedy razem, ale to wszystko pojedyncze, pojedyncze. To są korony tych pojedynczych. Tak to wygląda. Tak. Korona. Tu jest następny. Tak to wygląda. To było wszystko. Tu jest taki ciekawy myłkusik. To było wszystko.